Witajcie. Dzisiaj postanowiłem zamieścić tutaj to, co zajmuje mi sporo czasu w tle, gdy mnie tu nie ma. W tej chwili opracowywuję audiobooka starego i zapomnianego Zenona Kosidowskiego, gdy słońce było bogiem. Kilka odcinków ukazało się już na moim drugim kanale Dariusz. Jak do tej pory, pierwsza część książki poświęcona odkrywaniu z piasku w przeszłości Sumeru i Babilonii jest już tam dostępna. Prezentowana tu zajawka książki jest wstępem do drugiej części – Odkryć w Egipcie. Niech przedstawiony tu materiał będzie odskocznią w przeszłość od teraźniejszości. Dla tych, którzy chcą się ponieść narracji zapraszam serdecznie, innowidzący. Zenon Kosidowski. Gdy słońce było bokiem. Część druga. W Egipcie Faraonów. Kamień cenniejszy od diamentu. W maju 1798 roku Napoleon, podejmując wyprawę do Egiptu, zgromadził w porcie Tulon 128 okrętów i 38 tysięcy weteranów kampanii włoskiej. Było to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, gdyż wody Morza Śródziemnego kontrolowała wówczas potężna flota Wielkiej Brytanii pod dowództwem Nelsona. Napoleon liczył jednak na to, że dwa kolejne bunty marynarzy angielskich zdezorganizowały na tyle przeciwnika, iż francuskie lekkie okręty zdołają się prześlizgnąć niepostrzeżenie przez sieć blokady. Plany związane z tą ekspedycją nie ograniczały się jedynie do podboju Egiptu. Napoleon zamierzał bowiem ze swą małą, ale zaprawioną w bojach armią wyruszyć następnie do Indii, zdobyć je i w ten sposób podważyć podstawy światowego imperium brytyjskiego. Napoleon już w młodości pozostawał pod urokiem zdobyczy Aleksandra Macedońskiego, to też, idąc jego śladami, marzył o założeniu wielkiego mocarstwa na wschodzie, na którego czele stanąłby jako udzielny, despotyczny władca. Pod koniec XVIII wieku Egipt był jeszcze dla Europejczyków krajem tajemniczym i fascynującym. Historię tego kraju znano tylko z dzieł pisarzy starożytnych takich jak Herodot, Straubon, Diodor i Plutarch oraz z bałamutnych informacji pozostawionych przez pisarzy odrodzenia. Powracający zaś z Nad Nilu podróżnicy opowiadali cuda o tamtejszych prastarych ruinach, o świątyniach, piramidach, kolumnach, spinksach i obeliskach pokrytych od góry do dołu tajemniczymi znakami i zasypanych częściowo lotnymi zaspami pustynnego piasku. Był między nimi również polski archeolog, historyk i podróżnik Jan Potocki który w roku 1797, a więc na rok przed wyprawą Napoleona, wydał dzieło w języku francuskim pod tytułem Podróż po Turcji i Egipcie. Prócz podboju Egiptu i Indii, Napoleon wyznaczył sobie jeszcze inne zadanie, pożyteczniejsze dla ludzkości niż jego plany wojenne. Wyprawa do Egiptu miała bowiem zapoczątkować systematyczne badania naukowe nad historią tego kraju. Zabrał więc ze sobą liczną rzeszę uczonych i artystów astronomów, geometrów, chemików, mineralogów, orientalistów, techników, malarzy, rysowników, a nawet poetów zaopatrując ich w potrzebny sprzęt naukowy. Nelsonowi nie dopisało szczęście. Flota francuska przepłynęła przez morze niepostrzeżona i dnia 2 lipca wylądowała w Egipcie. Pod piramidami doszło do rozstrzygającej bitwy z Egipcjanami. Armii Napoleona stawiała czoło dziesięciotysięczna kawaleria Beja Egiptu Murada, mamelucy gwardia przyboczna Beja. Wyglądali na rączych koniach arabskich dziarsko i wojowniczo. Wydawało się, że rozniosą na krzywych szablach piechurów francuskich. Doświadczenie jednak i karność starych weteranów kampanii włoskiej wzięły górę nad zwinnością egipskiej jazdy. W bitwie pod piramidami francuski korpus ekspedycyjny rozgromił wojska Beja. Dnia 25 lipca Napoleon wkroczył do Kairu. Ale w niespełna dwa tygodnie po zwycięstwie, to jest 7 sierpnia, szczęście odwróciło się od Napoleona. Przed zatoką Abukiru, gdzie stała zakotwiczona cała flota francuska, pokazał się niespodziewanie Nelson. Admirał francuski pozwolił załodze wyjść na ląd i pomimo pojawienia się Brytyjczyków, nie zarządził alarmu, przypuszczając, że nie odważą się forsować zatoki pełnej niebezpiecznych skał podwodnych i mielizn. Nelson wtargnął jednak do zatoki i otworzywszy ogień z artylerii pokładowej, zatopił przyparte do brzegu okręty francuskie. Klęska pod Abukierem odcięła Nelsonowi drogę do Francji. Zatrzymując go na dłuższy czas w Egipcie. W korpusie generała de Saix, który pogonił za pobitym Muradem, przebywał jeden z członków komisji uczonych dominique Vivant Denon. Życie tego uczonego było nadzwyczaj interesujące. Odbijały się w nim bowiem, jak w kalejdoskopie, kolejne przewroty polityczne, jakie wtedy wstrząsnęły Francją i Europą. Arystokrata i równocześnie utalentowany malarz osiągnął za czasów monarchii wszystkie możliwe zaszczyty i przywileje. Znany z błyskotliwej inteligencji, dowcipu i obycia towarzyskiego, otwarte miał podwoje wszystkich wpływowych domów europejskich. W Paryżu piastował urząd kustosza Królewskiej Korekcji GEM i godność członka Akademii Francuskiej. Stał się faworytem madame Pompadour, i dzięki jej poparciu, Ludwik XVI wysłał go do ambasady francuskiej w Petersburgu na stanowisko pierwszego sekretarza. Bawiąc w Rosji, potrafił zaskarbić sobie względy carowej Katarzyny. Następnie przeniesiony do Szwajcarii z nominacją na posła, zawarł zażyłą przyjaźń z Wolterem, u którego bywał stałym gościem. Na wiadomość o wybuchu rewolucji pośpieszył do Paryża. Spotkała go tam jednak kompletna ruina, gdyż rząd rewolucyjny skonfiskował mu majątek. Denon utrzymywał się przez jakiś czas ze sprzedaży swoich rysunków na ulicach stolicy. Nie trwało to jednak długo. Wkrótce bowiem zaopiekował się nim wielki malarz Dawid, powierzając mu wykonanie miedziorytowych kopii swoich projektów mód. Denon nie tylko wykonał zadanie ku zadowoleniu protektora, lecz w dodatku dzięki swej zręczności potrafił do tego stopnia oczarować Robespiera, że ten kazał mu przywrócić cały skonfiskowany majątek. W okresie panowania Napoleona wiadło się Denonowi równie dobrze. Tym razem zyskał względy żony dyktatora Józefiny i za jej wstawiennictwem przydzielono go do egipskiej komisji uczonych. Wyprzedzając wypadki, należy jeszcze wspomnieć, że po powrocie z Egiptu Denon otrzymał nominację na stanowisko dyrektora generalnego w wszystkich muzeów francuskich. W tym też czasie napisał powieść, którą Balzac ocenił bardzo wysoko za realistyczne oddanie obyczajów współczesnej Francji. Tajemniczy i posępny urok ruin egipskich sprawił na Denonie nieprzemijające wrażenie. Od pierwszej chwili swego pobytu w Egipcie nie porzucał ołówka i bloku rysunkowego. Z gorączkowym zapałem utrwalał na papierze wszystko, co napotkał po drodze w czasie marszu korpusu generała dese wzdłuż Nilu aż do pierwszej katarakty. Rysunki jego były nadzwyczaj dokładne i przypominały miedzioryty wytrawnych rytowników, to też rozchwytywano je jak kopalnię wiadomości o starożytnych budowlach Egiptu. W czasie wyprawy egipskiej Denon miał 50 lat, ale rubaszną wesołością, koleżeństwem, odwagą i kondycją fizyczną zyskał sobie dużą popularność wśród żołnierzy francuskich. Ani morderczy upał, ani dalekie, forsowne marsze po grząskim piasku pustynnym nie zdołały ostudzić jego pracowitości. Był pierwszy na nogach i ostatni kładł się na spoczynek. Rysował bez przerwy, podczas marszu, jedzenia i potyczek, nawet wówczas, gdy dookoła niego bzykały kule. Na papierze jego notatnika wciąż pojawiały się coraz to nowe kolumny, sfinksy, obeliski, świątynie, krajobrazy Nilu i pustyni narysowane w prawną ręką artysty. W czasie pobytu w Egipcie komisja Uczonych rozwinęła w Kairze ożywioną działalność naukową. Nie potwierdziła ona jednak prac wykopaliskowych, gdyż na powierzchni Ziemi było tyle zabytków, że sama ich rejestracja wymagała kilku lat pracy. Przywiezieni z Francji uczeni przeprowadzali pomiary ruin, opisywali zabytki, wreszcie robili ich modele i odbitki w gipsie i glinie. Zabrali również ogromną kolekcję okazów sztuki egipskiej. Posągi, płaskorzeźby, a nawet sarkofagi, które pomimo blokady morskiej Nelsona zdołano przesłać do Paryża. W sierpniu 1799 roku mały oddział francuski pod dowództwem generała Busia zajęty był przy pracach fortyfikacyjnych w forcie Rachid, w odległości kilku kilometrów od miejscowości arabskiej Rosety nad Nilem. Pewnego dnia jeden z żołnierzy wygrzebał z ziemi wielką płytę z czarnego, polerwanego bazaltu, całą pokrytą napisami. Już wstępne badania wywołały wśród francuskich egiptologów niemałe poruszenie. Okazało się bowiem, że napis był dwujęzyczny i składał się z trzech kolumn. Dwie pierwsze kolumny zawierały tekst w języku egipskim. Mianowicie w starym piśmie hieroglificznym i nowszym, uproszczonym piśmie demotycznym. Natomiast trzecia kolumna była napisana w języku greckim. Jeden z generałów, helenista z zawodu, odczytał z łatwością ten tekst i przekonał się, iż zawiera adres hołdowniczy kapłanów egipskich, skierowany w roku 196 przed naszą erą do faraona Ptomeleusza V Epifanusa z okazji jego koronacji. Cesarz rzymski już wydał w roku 391 edykt nakazujący zamknięcie wszystkich świątyń pogańskich. Wówczas to kapłani różnych kultów pogańskich zostali rozproszeni bez możliwości kontynuowania swoich praktyk religijnych lub też przyjęli chrześcijaństwo. W Egipcie wraz ze zniknięciem ostatnich kapłanów wyszła również z użycia trudna sztuka czytania hieroglifów. Odtąd, w ciągu 1500 lat, niezliczone inskrypcje na świątyniach i grobowcach, na tablicach pamiątkowych, trumnach, sarkofagach, posągach i obeliskach stały się jedynie zbiorem martwych znaków. Wiedziano o nich tylko to, że czerpały motywy wprost z życia, rozpoznawano bowiem w nich kształcie zarysy istot ludzkich, zwierząt, roślin, owoców, narzędzi, części odzieży, koszów, dzbanów, broni i wielu innych przedmiotów codziennego użytku. Świat naukowy docenił ogromną wagę kamieni z rozety. Jeden z archeologów miał się wyrazić, że tablica jest cenniejsza niż wszystkie diamenty faraonów. Doniosłość jej polegała na tym, że po raz pierwszy uczeni otrzymali tekst egipski wraz z jego dokładnym przekładem na język grecki. Przez porównanie zatem poszczególnych słów i znaków fonetycznych obu tekstów można było rozszyfrować tajemnicę hieroglifów. Dla zwycięskiej, a jednak zablokowanej armii francuskiej sytuacja w Egipcie stawała się z dnia na dzień coraz trudniejsza. 17 sierpnia 1799 roku Napoleon opuścił kratkiem Egipt i na fregacie Murion dotarł szczęśliwie do brzegu Francji. W roku 1801 nastąpiła kapitulacja francuskiego korpusu ekspedycyjnego. Stosownie do zawartego w Aleksandrii traktatu pokojowego, Francuzi musieli wydać Anglikom wszystkie egipskie znaleziska zebrane przez, w cudzysłowie, komisję uczonych, nie wyłączając kamienia z rozety, który niebawem znalazł się w Muzeum Brytyjskim. Zdawałoby się, że Francuzi utracili na zawsze owoce swojej skrzętnej pracy kolekcjonerskiej i badawczej. Tak jednak nie było. Dzięki bowiem przezorności posiadali ogromny materiał ilustracyjny i opisowy oraz kopie zabytków dokonane w Gipsie i glinie, a przede wszystkim odbitkę kamienia z rozety. Mogli więc podjąć dalsze studia egiptologiczne bezpośrednio już w ojczyźnie. W roku 1802 Vivant Denon wydał książkę pod tytułem Podróż po Górnym i Dolnym Egipcie. Zdobyła ona sobie ogromną poczytność i zbudziła szerokie zainteresowanie tym krajem w całej Europie. Przełomowym wydarzeniem dla egiptologii było jednak dopiero wydanie 24-tomowego dzieła opracowanego przez Franciszka Joma. Na podstawie materiałów zebranych przez, w cudzysłowie, komisję uczonych oraz bogato ilustrowanego rysunkami Denona. Opis Egiptu taki był tytuł dzieła wydano z wielkim nakładem kosztów, przy czym zawierało ono setki miedziorytów, wśród których większość była ręcznie kolorowana. Dla europejskiego czytelnika książka ta stanowiłaby pewnego rodzaju objawienie. Wspaniałe budowle i rzeźby egipskie, przedtem dostępne tylko nielicznym podróżnikom, wywołały powszechne zdumienie swoją monumentalnością i odrębnym stylem. Kolejne tomy tego wydawnictwa pojawiły się w latach 1809-1813. Był to jednocześnie okres narodzin egiptologii, która w ciągu XIX wieku dzięki pracom setek uczonych miała doprowadzić do wyjaśnienia większości tajemnic kultury egipskiej. Nie do pomyślenia było prowadzenie jakichkolwiek dociekań naukowych bez odczytania hieroglifów, dlatego w pierwszej fazie badań cała uwaga uczonych skierowana była na kamień z rozety. Dzięki bowiem dwujęzyczności napisu zdawał się zawierać klucz do całego zagadnienia. Na razie jednak wszystkie próby przynosiły raczej same rozczarowania. Wyrażono w końcu wątpliwość, czy ktokolwiek w ogóle zdoła dokazać tego dzieła. Wybitny orientalista francuski De Sassy zaryzykował nawet oświadczenie, że problem jest zbyt skomplikowany i naukowo nierozwiązany. Champollion, wskrzesiciel hieroglifów. W okresie, kiedy na temat hieroglifów toczyły się gorące spory, Napoleon mianował prefektem departamentu w Grenoble jednego z członków komisji egipskiej, matematyka i fizyka Jean-Baptiste Fourier. Wielki uczony z zamiłowaniem troszczył się o rozwój miejscowego szkolnictwa i poświęcał mu wiele wysiłku. W roku 1801 przeprowadził wizytację w jednej ze szkół średnich w Grenoble, gdzie zwrócił uwagę na jedenastoletniego ucznia, niejakiego Jana Franciszka Champollier, przezywanego przez kolegów z powodu jego wschodnich rysów twarzy egipcjaninem. Podczas rozmowy Fourier odkrył ku swojemu zdumieniu że drobny chorowicie wyglądający chłopiec mówił zupełnie płynnie po łacinie i grecku i że zabrał się właśnie do opanowania języka hebrajskiego nieprzeciętna inteligencja tego malca sprawiła na nim tak wielkie wrażenie że zaprosił go do swojego domu oprowadził go po wszystkich pokojach i pokazał bogatą kolekcję zabytków przywiezionych z Egiptu Champollion cały czas milczał. Gdy jednak zobaczył strzępy papirusów pokryte hieroglifami, zapytał nieśmiało, czy ktoś już to odczytał? E, niestety nie. Ja kiedyś to odczytam. Odpowiedział chłopiec. W trzynastym roku życia Champollien władał biegle prócz wymienionych już językami arabskim, syryjskim, chaldejskim, koptyjskim, starochińskim i sanskrytem. Sława cudownego dziecka i genialnego lingwisty dotarła wkrótce do Paryża. Po ukończeniu szkoły średniej Champollion zamierzał dostać się do jednego z liceów w Paryżu. W tym celu napisał pracę konkursową, którą był zobowiązany wygłosić najpierw w liceum swojego rodzinnego miasta. Profesorowie oczekiwali zwykłego w takich wypadkach wypracowania uczniowskiego, to też zdumienie ich nie miało granic, gdy młody kandydat przedstawił im poważną i samodzielną rozprawę naukową pod tytułem Egipt pod panowaniem faraonów. Pełną nieznanych faktów i śmiałych test historycznych opartych na tekstach z hebrajskiej, greckiej i łacińskiej literatury. Profesorowie byli tak olśnieni, że zamiast przyznać Champollion prawo wstępu na studia licealne, postanowili przejąć go do swojego grona jako członka kolegium nauczycielskiego. Champollion zemdlał z wrażenia, gdy się o tym dowiedział i nie mógł pójść do domu o własnych siłach. Nie skorzystał jednak z propozycji i wyruszył do Paryża na dalsze studia. Siedząc w dyliżansie, zwierzył się swojemu opiekunowi, starszemu bratu, że całą naukę uważa tylko za przygotowanie do odszyfrowania kamienia z rozety. Był to szczyt jego marzeń. Jemu poświęcił całe życie i wszystkie wysiłki, ucząc się języków wschodnich, pragnął poznać psychologię i mentalność ludzi wschodu, a tym samym zbliżyć się do sposobu myślenia starożytnych Egipcjan. Wierzył, że tylko tą żbutną drogą można będzie znaleźć klucz do rozszyfrowania ich pisma i zrozumienia języka. Główną uwagę zwrócił na język koptyjski, stanowiący najpóźniejszą i ostateczną fazę rozwojową języka staroegipskiego. Języka tego używali jeszcze w XVII wieku w flachowie egipscy, a do dziś dnia pozostał rytualnym językiem kościoła koptyjskiego. Champollion mówił nim płynnie i dla nabrania wprawy w piśmie prowadził w nim swoje pamiętniki. Studiując również dzieła traktujące o Egipcie, zyskał taką rozległą znajomość tego kraju, że głośny naówczas podróżnik po Afryce Somini de Menenkur po dłuższej rozmowie z nim wykrzyknął, ależ on zna ten kraj daleko lepiej ode mnie. Champollion żył w Paryżu w biedzie. Mieszkał na poddaszu w pobliżu Louvru, cierpiąc nieraz głód, a z domu wychodził niechętnie, gdyż wstyd mu było pokazać się w podartym ubraniu. Przykradał się tylko cichaczem do bibliotek, gdzie cały dzień spędzał pochylony nad książkami. Zimą rozchorował się ciężko i leżał bez opieki w nieogrzanej wilgotnej klitce. Utrzymywał się tylko ze skąpych funduszy, jakie starszy brat przysyłał ze swoich niewielkich zarobków. Któregoś dnia spotkał na ulicy znajomego, który zakomunikował mu hjobową wieść: Hieroglify zostały odszyfrowane. Zbladł i zatoczył się jak pijany, a więc. Wszystkie nadzieje pieszły, cała jego praca poszła na marne, dlatego tylko, że ktoś inny go ubiegł. Kto to zrobił? wykrztusił z trudnością Aleksander Lenoir właśnie ukazała się jego broszura nowe wytłumaczenie. Twierdzi w niej, że odszyfrował wszystkie hieroglify pomyśl tylko, jakie to ma znaczenie dla nauki Lenoir. Zapytał Champollion zaskoczony. Przecież niedalej jak wczoraj spotkałem go i nie pisnął mi o tym ani słowa. <laughs> Cóż w tym dziwnego? Uważał za właściwe trzymać to w tajemnicy aż do ukazania się broszury. Champollion pobiegł do najbliższej księgarni i pełen niepokoju kupił broszurę, by ją natychmiast przestudiować. W godzinę po powrocie do domu, gospodyni jego, siedząc w kuchni, usłyszała za drzwiami jakiś niesamowity chichot. Zerwała się i zajrzała do pokoju lektora. Champollion tarzał się potapczanie w histerycznym śmiechu. Broszura zawierała setek wierutnych nonsensów, opartych na bałamutnych przesłankach. Znał już dostatecznie dobrze to zagadnienie, by od razu się poznać na bzdurach podanych w broszurze. W roku 1809, mając 19 lat, Champollion wrócił do Grenoble, by objąć na tamtejszym uniwersytecie katedrę historii. Rychło jednak naraził się na różne szykany ze strony policji, ponieważ był zagorzałym republikaninem i nie krył się ze swoim negatywnym stosunkiem do despotyzmu Napoleona. Układał zjadliwe satyry na cesarza i występował otwarcie przeciwko jego wojennej polityce. W liście do brata zacytował następujące zdanie ze Świętej Księgi Hindusów, z Ent Avesty. Lepiej zaorać sześć akrów ziemi niż wygrać dwadzieścia cztery wojny. Wkrótce też władze uniwersyteckie odebrały mu stypendium naukowe. Po upadku Napoleona walczył za wzięcie z uciskiem nowej monarchii, pisał sztuki teatralne i satyryczne pieśni, które w lot podchwytywała ulica. Mimo trudności finansowych opracował w tym czasie przeszło tysiąc stron słownika francusko-koptyjskiego, o którym wyraża się dowcipnie bliście do brata. Mój słownik staje się z dnia na dzień grubszy, za to ja staję się coraz cieńszy. Nadeszło burzliwe stodni napoleońskich. Zmliwszy czujność Napoleona, uciekł z Elby, dostał się do Francji i niebawem wkroczył do Grenoble, gdzie cały garnizon przeszedł natychmiast na jego stronę. Cesarz rozwinął gorączkową akcję wojskową i polityczną. Gdy jednak dowiedział się o młodym uczonym, znalazł czas, by go osobiście odwiedzić w jego pracowni. Nie zrażając się chłodną rezerwą, jaką okazywał mu Champollion, zainteresował się jego pracami. Zjawił się u niego jeszcze następnego dnia, przyrzękając mu pomoc w wydaniu słownika koptyjskiego. Cesarstwo upadło powtórnie, ale załoga weteranów napoleońskich w Grenoble nie chciała się poddać royalistom i broniła się do upadłego. Generał Lato. Przystąpił wobec tego do bombardowania miasta. Champollion zarzucał wprawdzie Napoleonowi zdradę ideałów republikańskich, ale prawdziwą nienawiścią obdarzył royalistów, To też bez namysłu oderwał się od swoich studiów i zaciągnął w szeregi obrońców miasta. Royaliści nigdy mu tego nie darowali. Po zajęciu miasta pozbawili go natychmiast katedry uniwersyteckiej, a później wytoczyli mu sprawę sądową o zdradę stanu. Groziło to kilotynom. Toteż w lipcu 1821 roku Champollion ucieka z Grenoble i chroni się do Paryża, gdzie łatwiej było się ukryć. Nie wiadomo, czy z obawy przed niepowodzeniem, czy też nie czuł się jeszcze dostatecznie przygotowanym, dość, że dotąd nie podejmował poważniejszej próby rozszyfrowania kamienia z rozety. Teraz jednak, a było to w roku 1822, zasiadł do tej pracy na serio. Jaki był stan wiedzy o hieroglifach w owym czasie? Już wtedy wiedziano, że pismo egipskie przeszło trzy fazy rozwoju, uwidocznione w trzech odmiennych typach graficznych. W najdawniejszych epokach swojej historii Egipcjanie używali hieroglifów to jest znaków przedstawiających realistyczne rysunki istot żywych i przedmiotów martwych. Ponieważ tego rodzaju system pisania był dość złożony i wymagał niemałego talentu rysowniczego, Uproszczono po pewnym czasie znaki, redukując je do najniezbędniejszych konturów. Było to pismo hieratyczne, stosowane przeważnie przez kapłanów egipskich w napisach świątynnych i na grobowcach. W ostatnim okresie rozwoju pojawiło się pismo demotyczne, czyli ludowe. Sprowadzona do kresek łuków i kółek, łatwa w pisaniu, choć trudno było w niej rozpoznać pierwotne symbole. Hieroglifami żywo interesowali się już starożytni pisarze: Herodot, Strabon i Diodor, a szczególnie Herapolon w IV wieku przed naszą erą, uważany za wielki autorytet w tej dziedzinie. Zdecydowanie twierdzili, że hieroglify są pismem piktograficznym, czyli obrazkowym, w którym poszczególne znaki wyrażają całe słowa, a nie zgłoski czy litery, czyli, że każdy znak z osobna określa pewien konkretny przedmiot lub oderwaną myśl. Badacze XIX wieku ulegli do tego stopnia ich sugestii, że nie przyszło im nawet do głowy, by ową tezę poddać naukowemu sprawdzeniu. Usiłowali odszyfrować hieroglify, traktując je jako samodzielne pojęciowe składniki systemu obrazkowego. Pod wpływem takiej interpretacji wszystkie ich usiłowania okazały się daremne. Co gorsza, nieraz te mylne metody zawiodły ich na manowce zupełnie bałamutnych, nienaukowych rozwiązań. Jedynie tylko angielski archeolog Tomasz Jung. Wyraził przypuszczenie, że napisy egipskie zawierają nie tylko znaki obrazkowe, lecz również znaki fonetyczne. Nie umiał jednak z tych spostrzeżeń wyciągnąć praktycznych wniosków i znaleźć klucza do odszyfrowania hieroglifów. Wielkopomna zasługa Champolliona polegała na tym, że zdecydowanie zerwał z tradycją, która krępowała swobodę dociekania naukowego. Zerwał z Herodotem, z Trambonem. Diodorem i Chorapolonem i śmiało poszedł własnymi drogami zakładając jako pewnik, że pismo egipskie zbudowane jest z elementów dźwiękowych, nie pojęciowych. Napis grecki na kamieniu z rozety zawierał imiona faraonów Ptolemeusza i Kleopatry. Te same imiona zatem powinny były znajdować się w obu tekstach egipskich. Na szczęście sprawa przedstawiała się daleko prościej niż to zarazu mogło się wydawać. Już od dawna wiedziano, że Egipcjanie oprawiali imiona królów w owalne ramki czyli w kartusze. Champollion Przeto nie miał żadnej wątpliwości, że dwa kartusze, odcinające się wyraźnie spośród mrowiach hieroglifów, zawierają oba wymienione imiona królewskie. Porównując poszczególne znaki egipskie z odpowiednimi literami greckimi stwierdził ponad wszelką wątpliwość, iż jego teza o fonetycznej strukturze hieroglifów jest całkowicie uzasadniona. Ale Champollion na tym nie poprzestał. Przez zestawianie kolejnych znaków egipskich z literami greckimi składającymi się na imiona Ptolemeusz i Kleopatra odczytał trzy hieroglify z wartością dźwiękową P, o i L. Pewną trudność sprawiał mu fakt, że dwa inne hieroglify, które powinny były w obu imionach egipskich być identyczne, ponieważ odznaczały w jednym i w drugim imieniu dźwięki T i E, miały odmienny wygląd graficzny. Ale Champollion postawił słuszną tezę, że Egipcjanie w niektórych wypadkach używali na wyrażenie tej samej wartości fonetycznych, tej samej wartości fonetycznej różnych znaków. Podobnie jak Grecy mieli na przykład dwie litery na oznaczenie dźwięków e i o. Champollion, korzystając z odszyfrowanych znaków, odczytał jeszcze imiona Aleksandra i kilku imperatorów rzymskich w innych tekstach i pomnożył tą metodą ogólną ilość odczytanych hieroglifów. W niektórych wypadkach zastosował sposoby używane zwykle przy rozwiązywaniu rebusów. Tak na przykład w jednym z kartuszów znalazł dwa znaki hieroglificzne, czyli koło z kropką po środku oraz osobliwy znak, przypominający odwrócone ku dołowi widełki z trzema różkami na wierzchu. Głowiąc się nad sensem tego kółka, Champollion wpadł na pomysł, że przedstawiał ono symbolicznie rysunek słońca. Z relacji pisarzy greckich wiedział, że po egipsku słońce nazywało się Ra. Ponieważ oba hieroglify okalała owalna ramka kartuszu, można było przyjąć zapewnik, że wyrażały one imię faraona Ramzesa. Jak wymawiało się jednak drugi człon imienia, czyli wspomniane już widełki? Odpowiedź na to pytanie dał mu język koptyjski: istniało w nim słowo meses. Co znaczy syn. Sprawa stała się jasna. W egipskim języku imię królewskie brzmiało Ramzeses, czyli w przekładzie polskim syn słońca. Nam, laikom, trudno ocenić ogrom wysiłku umysłowego włożonego przez Champolliona i jego licznych następców przy odszyfrowaniu hieroglifów. Pismo egipskie jest bardziej skomplikowane niż to można sądzić z przytoczonych Wcześniej przykładów. Wystarczy przedstawić inne charakterystyczne szczegóły, by o tym przekonać słuchacza. Egipcjanie nie zapisywali zupełnie samogłosek, to też wyrazy składały się jedynie tylko ze spółgłosek. Żeby sobie to lepiej jeszcze wyobrazić, zastosujemy ową metodę pisania do języka polskiego. Gdybyśmy spotkali się na przykład z zespołem spółgłosek KT lub LS. Mogłoby to oznaczać kot, kat lub kit względnie las, lis lub los. Aby usunąć tego rodzaju wątpliwości, Egipcjanie stawiali przy końcu wyrazów tak zwane determinatywy, czyli określniki. Wyjaśnić, o jakie mianowicie przedmioty każdorazowo chodziło. Przy wyrazie KT, my, Polacy, umieścilibyśmy rysunek kota, kata lub jakiś symbol wyobrażający kit. Nie koniec na tym. Egipcjanie wyrażali pojęcia oderwane również za pomocą konkretnych przedmiotów, określając ich właściwy sens różnymi symbolicznymi determinatywami. Spółgłoski WR oznaczały bądź jaskółkę, bądź też przymiotnik wielki. W pierwszym wypadku zestawiali je z rysunkiem jaskółki, a w drugim wypadku z rysunkiem rolki papirusu. Możemy sobie wyobrazić, ile trudu i czasu musiał Champollion poświęcić, zanim udało mu się wykryć zagadkową rolę owego zwoju papirusu. A takich rebusów było w napisach hieroglificznych bez liku. Trzeba wyjaśnić, że język egipski był w użyciu dłużej niż inne języki świata, z wyjątkiem chińskiego. Ludzie posługiwali się nim co najmniej od czwartego tysiąclecia przed naszą erą do XVII wieku naszej ery, czyli bez mała pięć tysięcy lat. Rzecz jasna, że w ciągu tego ogromnego okresu język egipski uległ procesowi nieustannego rozwoju i bardzo zasadniczym przemianom. Gdyby trzech Egipcjan, pierwszy z roku 3000, drugi z roku 2000, a trzeci z roku 1000 przed naszą erą, spotkali się w jednym miejscu, na pewno nie mogliby się ze sobą porozumieć. Również pismo hieroglificzne uległo stopniowym przeobrażeniom. Poza zmianami graficznymi, o których wspominaliśmy poprzednio, odbywał się również proces rozwoju wewnętrznego. Starożytni pisarze greccy nie mylili się w swoich sądach, że z początku hieroglify istotnie były pismem obrazkowym, ale już w bardzo odległych czasach przybierały one funkcje dźwiękowe mianowicie rysunki nie wyrażały całego przedmiotu, lecz tylko pierwszą spółgłoskę jego brzmienia. Tą drogą Egipcjanie otrzymywali 24 znaki zgłoskowe. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że dalej już nie postąpili. Nie mogli więc dokonać przełomowego dla ludzkości wynalazku alfabetu. Wszystkie te komplikacje stwarzały egiptologom nieopisane trudności. Odszyfrowanie jednego tekstu hieroglificznego bynajmniej nie oznaczało możliwości odczytania innego. Jednakże, dzięki genialnemu odkryciu Szampoliona, nie ma dziś inskrypcji, której by specjalista nie zdołał odczytać i zrozumieć. Wielką pomocą w rekonstrukcji języka egipskiego była posiadana przez Champolliona znajomość gramatyki i słownictwa koptyjskiego oraz fakt, że język ten należał do wielkiej grupy języków semicko-chamickich. Dzięki temu można było zestawić go dla celów porównawczych ze znanymi już językami starożytnych ludów, które zamieszkiwały Azję Zachodnią, Półwysep Arabski i Północno-Wschodnią Afrykę. Champollion stał się niebawem we Francji wybitnym autorytetem naukowym i otrzymał zatem z łatwością środki na zorganizowanie ekspedycji do Egiptu. W latach 1828 i 1829 przemierzał dolinę Nilu na czele 15-osobowej grupy wiernych mu uczniów, przyjmowany wszędzie z entuzjazmem jako ten, który odczytał pismo starych kamieni. Co prawda, ekspedycja swoimi fantazyjnymi strojami mogła wywołać ogólną sensację. Członkowie jej przebrali się jednakowo w turbany, w marynarki szamerowane złotem i buty z żółtej skóry. Sam jednak przewodnik i mistrz Paradował w autentycznym stroju arabskim. Mimo tych teatralnych akcesorii, ekspedycja była poważnym przedsięwzięciem naukowym. Champollion budził zdumienie i podziw ogromną erudycją egiptologiczną. Zazwyczaj jeden rzut oka wystarczył mu, aby napotykane zabytki zaklasyfikować do właściwej epoki. Nic nie stanowiło dla niespodzianki. Wszystko, co spostrzegł, potwierdzało jego teoretyczną wiedzę nabytą w ciągu długoletniej pracy w Grenoble i Paryżu. Młodzi towarzysze Champollion podziwiali romantyczne piękno ruin egipskich. Oto, co jeden z nich zanotował o świątyni w Dendera. I wreszcie ukazała się świątynia, skąpana w poświacie księżyca – kończony spokój i tajemnicza magia panowała pod portykiem z jego gigantycznymi kolumnami, podczas gdy na zewnątrz wszystko tonęło w olśniewającym świetle księżyca. Dziwny, cudowny kontrast. Rozpaliliśmy ognisko z suchej trawy w pośrodku świątyni. Nowy zachwyt, nowy wybuch entuzjazmu graniczący z ekstazą. Ogarnęła nas jakaś niepojęta gorączka, jakieś szaleństwo, jakieś nieopisane uniesienie. Sam mistrz wyprawy wyrażał się o tej świątyni w sposób bardziej powściągliwy, ale widać, że i on nie mógł oprzeć się jej urokowi. Nie próbuję nawet opisać wrażenia, jakie sprawiła na nas świątynia, a zwłaszcza jej portyk. Poszczególne fragmenty budowli mogą być opisane liczbami i wymiarami, ale rzeczą zgoła niemożliwą jest dać jakiekolwiek wyobrażenie o całości. Świątynia w najdoskonalszy sposób łączy w sobie wdzięk i majestat. Przybywaliśmy tam dwie godziny, pełni ekstatycznych nastrojów. Oprowadzani przez biednego, obdartego fellacha, błąkaliśmy się po jej salach i próbowaliśmy w świetle księżyca odczytać napisy wyryte na zewnętrznych murach. W trzy lata po powrocie z podróży po Egipcie, Champollion umarł w Paryżu na skutek zupełnego wycieńczenia organizmu spowodowanego nadludzką pracą umysłową. Muzyka